Hejka moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj mamy 16 grudnia, a więc zaczynamy 16 vlogmas. Mamy godzinę 7, ja zaraz wychodzę do szkoły, jeszcze szybko sobie otworzymy kalendarze adwentowe. Dzisiaj mamy poniedziałek, mam bardzo mało lekcji, bo tylko matematyka, WF, WOG i geografia, czyli 4 lekcje. Ogólnie kończyłabym o 11:40, ale na 12:15 mam jeszcze paznokcie. Także w końcu się pozbędę tych strasznie odrośniętych i długich paznokci. Zrobię sobie jakieś nowe, ładniutkie, sylwestrowe, już świąteczne, bo muszą ich właśnie wytrzymać do nowego roku. Także mam nadzieję, że się uda. No i co, teraz idziemy otworzyć sobie kalendarze adwentowe. Otworzymy oczywiście sobie te 4 podstawowe, czyli herbaty. Tutaj mamy 16. Ujdzie mamy jakiś Winter Sea. Tak się prezentuje. Zrobię ją sobie. Za chwilkę otworzyłam 15 przez przypadek. Dobra, teraz lecimy z nim 2. Dzisiaj będą chyba te 2 małe cukierki. Tak. I ostatni kalendarz, który otwieramy przed szkołą, to są musiki. Także szukamy 16. Jest tutaj i jest to bardzo małe okienko i trochę mnie to przeraża. Jest to batonik bananowo-wiśniowy. Także w sumie bardzo fajna rzecz. Tak się moi drodzy prezentują rzeczy z tych kalendarzy adwentowych. Tutaj oczywiście jeszcze pozostałe sobie otworzymy, jak wrócę ze szkoły. Powiem wam, że dzisiaj tak fatalnie się czuję, strasznie boli mnie głowa. Najchętniej bym została w domu. W ogóle od wczoraj boli mi głowa, bo wczoraj dość mocno zmarzłam na tym jarmarku i potem jak wróciłam do domu, to naprawdę umierałam. Tak mnie głowa bolała, było mi tak zimno, że myślałam, że będę chora. Ale nie mogę być chora przed samymi świętami, także idę wziąć witaminę C i zasuwam do szkoły, także no, trzymajcie kciuki, żebym się nie rozchorowała. Zaraz wezmę jakąś tabletkę, coś. No i będziemy lecieć. Także co, widzimy się chyba jak już wrócę do szkoły, bo wydaje mi się, że wcześniej się do was odzywać nie będę. Także see you. Hejka moi drodzy, ja już wróciłam do domu, mamy godzinę 17 za chwilkę, w sumie to już jakiś czas temu, bo jeszcze zjadłam sobie i w ogóle. I sobie przypomniało mi się, że zapomniałam wam pokazać rano, jak wyglądała moja stylówka, także pokażę wam teraz. Już to w sumie wcześniej widzieliście, no ale mam na sobie taką bluzę z Championa i do tego zwykłe czarne spodnie z Teliwelli. I miałam jeszcze te skarpetki z kalendarza adwentowego od mojej mamy. No i miałam pasek ze Stradivariusa, ja już go zdjęłam, bo zawsze zdejmuję pasek, jak wracam do domu. No i ogólnie za niedługo sobie otworzymy kalendarze adwentowe. I to, co dzisiaj było, to oczywiście byłam na paznokciach. I zrobiłam, powiem wam, bardzo podobne, a prawie że identyczne paznokcie jak do wcześniejszych. Wyglądają one tak. Możecie pisać w komentarzach, co uważacie. Są one prawie identyczne, jednak jakby wiecie, te czarne paznokcie są takie same. Kształt jest bardzo podobny, tylko że są krótsze. Tylko te paznokcie, ten i ten, one są bardziej beżowe, bo wtedy miałam różowe, a teraz są bardziej beżowe i one są z pigmentem taki połyskujący. Nie wiem, czy to będzie widać. Może minimalnie widać, jak wam tak pokazuję, ale właśnie są prześliczne. Ten kolor mi się zdecydowanie bardziej podoba niż ten, co miałam wcześniej. I jeszcze tutaj mam taki paznokieć i tym razem nie jest to rose gold, tak jak wcześniej, tylko złoty. No w tym akurat świetle wygląda jak rose gold, ale jest właśnie złoty. No także tak się prezentuje. Możecie pisać, co sądzicie, takie świąteczno-sylwestrowe. Muszę wytrzymać mi do końca tego roku. Za niedługo sobie otworzymy kalendarze adwentowe, ale ogólnie jeszcze przyszła do mnie piękna paczuszka, po prostu jak ją zobaczyłam, to aż się uśmiechnęłam, naprawdę jest prześliczna, nie mam pojęcia, co jest w środku, z racji, że to jest paczuszka od Wicki. Napisała do mnie właśnie jedna dziewczynka na Instagramie, taka Oliwia, czy mogłaby mi wysłać paczuszkę. No to z racji, że ja bardzo lubię dostawać od was paczuszki, to stwierdziłam, że super i w ogóle. Także jeżeli ktoś by chciał jeszcze wysłać mi jakąś paczuszkę, to piszcie na Instagramie, bo aktualnie nie mam skrytki pocztowej. Jakbyście chcieli, to będę mogła kiedyś założyć, ale aktualnie nie mam, bo wiecie, nie dostaję jakoś tak dużo takich próśb. Też uważam, że no nie chcę jakoś tak specjalnie, wiecie, was
namawiać, żebyście wysyłali mi paczki, czy coś, jak po prostu będziecie chcieli, to piszcie do mnie na Instagramie, ja Wam zawsze odpiszę. No ale właśnie wysłała do mnie taka dziewczynka, Oliwia, bardzo pozdrawiam serdecznie. Oliwia ogólnie choruje, także jeżeli chcielibyście wspomóc, to zapraszam, w opisie macie linka do fundacji właśnie, w której jest zapisana Oliwia. Oliwia właśnie choruje na nowotwór, także chciałam jej wysłać paczuszkę, więc oczywiście się zgodziłam. Dziękuję bardzo, Oliwia. Życzę zdrówka, oczywiście wesołych świąt. Także co? Myślę, że otwieramy. Powiem Wam, że ja nie mam zielonego pojęcia, co jest w środku. Naprawdę. Także biorę moje różowe nożyczki i otwieramy. Okej, mamy tutaj ogólnie pudełko po jakimś bardzo ciekawym urządzonku. Pompa obiegowa do instalacji. No spoczko. No paczuszka jest nieźle zakrojona, przyznam, naprawdę. Porządnie zapakowana. Jak to pięknie wygląda! Nie, tutaj mamy z boku jakąś karteczkę. Zobaczmy. Chyba mamy tu list. Kochana Wikusiu, mam na imię Oliwia i mam 11 lat. Od 6 roku życia leczę się na nowotwór. Od kilku miesięcy jestem Twoją wielką fanką, zarówno na YouTubie, jak i Instagramie. Życzę Ci wielu subskrypcji, łapek w górę. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie oraz całą Twoją rodzinę oraz Aro. Pozdrawiam, Oliwia. Ojejku. Dobra, lecimy dalej. Ogólnie mamy tutaj pełno cukierasków, ale to otworzymy za chwilkę. Mamy tutaj... Wow, rozsypały się te cukierki. Mamy tutaj też takie świąteczne pudełeczko i zobaczymy, co jest w środku. Mamy jakiś kubeczek. Ja bardzo lubię te pomadki, także naprawdę super, super. Ale pachnie brzoskwinkowo ładnie. Tutaj jeszcze jest, uwaga, uwaga, kubeczek. Taki prześliczny, świąteczny, z świątecznymi wzorkami i do tego taką łyżeczkę. I chyba ją się wkłada tutaj i to wygląda tak. Wow, przekozackie. I jeszcze coś tutaj mamy. No oczywiście pełno, pełno Michałków. Czy to jest jakiś fanarcik? Ojejku. O Boże, jakie to jest przesłodkie. Nie, to nie wierzę. Bo ja może jeszcze nigdy nie jadłam przy otwieraniu paczki. Naprawdę. Mamy tutaj fanarcik zrobiony ołówkiem. Proszę bardzo. To jest naprawdę przesłodziutkie. Mamy tutaj Wiktoria, taką jakby krzyżówkę zrobioną. I mamy wspaniała, interesująca, kochana, troskliwa, opiekuńcza, radosna, inteligentna, ambitna. I mamy guzik YouTube'a. No i oprócz tego mamy pełno, pełno Michałków. Także taka malutka paczuszka do mnie przyszła. Ja bardzo dziękuję Oliwce. Tak jak mówiłam, zostawiam też w opisie linka do fundacji. Dziękujemy bardzo serdecznie za taką cudowną paczuszkę. Jeżeli wy będziecie chcieli coś wysłać, to oczywiście również piszcie na Instagrama, bo ja uwielbiam otwierać od was paczuszki. Naprawdę to jest coś cudownego, co bardzo podbudowuje. Naprawdę, to jest cudowne. Także dziękuję bardzo, Oliwka. To teraz lecimy otwierać kalendarze adwent. Siemaneczko, już wróciłam i czas otworzyć kalendarze. Dzisiaj otwieramy 16 okienko. Tak, już 16. Jezu, jak ten czas leci. Zaraz będzie koniec tych vlogmasów. Jeszcze tylko tydzień został. Masakra. Dobra, 16. Mamy. I dzisiaj znowu ta czekoladka. Już dawno nie było takiej najzwyklejszej, najzwyklejszej paczki Smartisów. Dawno nie było. Cały czas ostatnio są te czekoladki. Dobra, teraz After Eight. Dzisiaj w wersji Dark. Maybelline 16 jest tutaj. I dzisiaj kolejny Baby Lips. Tym razem zwykły, najzwyklejszy, taki niebieski, zwykła wazelinka. No spoko. Czas na Milkę. 16 okienko jest tutaj. O, i dzisiaj mamy taki domek. No dobra, zostawię to sobie, bo w sumie na razie nie mam ochoty na czekoladkę, ale myślę, że później sobie coś tutaj zjem. 16 okienko tutaj. Supreme Corn Chili, czyli znowu to taka kukurydza. No tak średnio. Powiem Wam, że ja w ogóle nie jem rzeczy z tego kalendarza, po prostu nie smakują mi. I ostała! Ojejku. I ostatni kalendarz, czyli kalendarz od mojej mamy. 16 mamy tutaj. Są to jakieś perfumy. Roll on perfume oil. Banana flambi. Czyli mamy jakieś takie perfumy w takiej, wiecie, kulce. Jezu, to pachnie bananami.
O Boże. Jeszcze to jest z oliwką, więc może na przykład na skórki. Ale kozak, naprawdę bosko pachnie. A więc moi drodzy, tak się prezentuje podsumowanie tego, co było w dzisiejszym kalendarzu. Bardzo, bardzo spoko rzeczy. No a to, co ja teraz będę robić, to będę uczyć się matmy, z racji, że dzisiaj już powoli zaczynam wystawiać oceny. Wystawiła nam pani z geografii. Z geografii mam piątkę. Wystawiła mi pani z woku. Z woku też mam piątkę. I dzisiaj właśnie też pani z matmy chciała nam wystawić oceny. Ale, znaczy w połowie klasy chyba wystawiała tam jakieś przewidywane czy coś takiego. No i mi nie wystawiała, bo ja ogólnie mam średnią 4,46, a właśnie pani zaokrągla tak, że od 4,5 już można dostać piątkę. I pani powiedziała, że jak jutro odpowiem jej przy tablicy na piątkę, to będzie mogła bez żadnych wyrzutów sumienia postawić mi piątkę. Także chciałabym jutro to zdać. Tylko, że najgorsze jest to, że teraz temat to są logarytmy, które tak połowicznie ogarniam. Zapytałam się pani z korepetycji, czy ma może jakiś wolny termin na dzisiaj, bo ja ogólnie korepetycję mam we wtorki, także lipa, ale właśnie pouczę się trochę sama, porozwiązuję wszystkie zdania z logarytmów, jakie są w podręczniku. W sensie, jak mi się nie uda odpowiedzieć na tą piątkę, no to nie załamię się jakoś, ale chciałabym, bo wiem, że dam to robić, a wydaje mi się, że spoko było mieć piątkę z matmy jeszcze w liceum. Ale teraz ogólnie mamy bardzo łatwe te tematy, no te logarytmy tylko trochę, no trochę ciężkie są. Także no zobaczymy, ogarnę to, będę robić teraz sobie właśnie zadanka z tej matmy. No i jeszcze przygotuję się na jutro do szkoły, także widzimy się jak będę robić już coś ciekawego. Hejka moi drodzy, ogólnie witam was, w sumie nie wiem po jakim czasie, ale mamy za chwilkę godzinkę 21. Ogólnie to przez ten czas cały, co mi nie było, to po pierwsze spałam godzinkę, tak bardzo nie chciałam dzisiaj pójść spać, ale z drugiej strony tak bardzo mi się chciało. Mama mnie budziła, mama ogólnie, no nie podoba jej się to, że tak śpię w ciągu dnia i mówi, że marnuje sobie życie, że lepiej porobić coś ciekawego przez ten czas, no i w sumie racja, no ale co mam poradzić, jak ja wstaję tak wcześnie. O, nie chodzę spać w sumie jakoś mega późno. Mama mówi, że wypija kawę, ale kawa na mnie nie działa, także no lipa. A taka godzinka snu jest lepsza, tylko potem jestem rozwalona przez najbliższe 2 godziny i potem mam pełno energii pod koniec, jak już powinnam iść spać. Także no trochę lipa, ale no co z tym zrobię, żyję się dalej. Przez ten czas, oprócz tego, co spałam tą godzinkę, to zrobiłam fizykę, bo miałam dość sporo z fizyki. Oprócz tego zrobiłam jeszcze chemię. Chemia była w ćwiczeniach i oprócz tego było jeszcze cały temat w ćwiczeniach i oprócz tego było jeszcze wypisać tam podział mydeł. No i jeszcze została mi matma i zmontowanie vlogmasa. Ale ogólnie postanowiłam, że idę się najpierw wykąpać, żeby mieć to już z głowy. No moich rodziców nie ma, z racji, że są w teatrze razem z moim babcią i moim dziadkiem. Krystek jest u siebie w pokoju i chyba coś tam, nie wiem, chyba coś tam gra. A ja będę teraz szła się kąpać. Po wykąpaniu sobie się przygotuję sobie rzeczy na jutro. Potem przygotuję sobie kolacyjkę i przez ten czas, co będę jadła kolację, będę montować vlogmasa. A pod koniec, jak mi zostanie czasu i nie będę wymęczona, to jeszcze będę uczyła się na matmę. No bo matmę zostawię sobie na koniec, bo nie mam jakiegoś takiego strasznego, że muszę zdać tą matmę, muszę mieć tą piątkę. Jakoś tak nie mam takiego oparcia, ale chciałabym to zrobić, dlatego jak mi starczy czasu, to jak najbardziej to zrobię, ale jednak ważniejszy jest dla mnie na chwilę obecną vlogmas, bo chcę go po prostu zmontować, żebyście jutro go mieli na kanale. No, także to tyle, więc ja teraz idę robić to, co właśnie wam powiedziałam. Także see you later. Moi drodzy, słuchajcie, 23 za chwilkę. Ja zmontowałam już vlogmasa, zadałam kolację, wykąpałam się i teraz słuchajcie, biorę się za matmę, za te moje cudowne logarytmy. Ustałam sobie gdzieś tak pół godziny, żeby pójść najpóźniej spać, bo jest 23:45, muszę właśnie jeszcze tą końcówkę vlogmasa domontować, więc tak myślę, że które jest tak dokładnie? No nawet nie 23, więc sobie ustawiam tak 30 minut na te logarytmy. Myślę, że to jest wystarczająco dużo, bo no w 30 minut można dużo zrobić, jeśli chodzi o matmę. Także naprawdę spoko. Zabieram się teraz za to. Ustawię wam może jakiegoś timelapsika, jak właśnie robię te zadanka. Zobaczymy, czy mi będzie dobrze szło, czy nie. No
I co? I widzimy się, jak już skończę. Także see you. Siemaneczko, moi drodzy. Jest 23:29. Ja jakieś 3 minuty temu skończyłam robić matmę i powiem wam, że czuję się w miarę przygotowana. Pod sam koniec ogarnęłam, o co chodzi we wzorach, które pani nam podała na tablicy, bo ogólnie na korkach ja używałam zupełnie, jakby wiecie, innych niewiadomych we wzorze, a zupełnie inne niewiadome używałam na lekcji, czyli na przykład jak na korepetycjach używałam A, B, X, a na matmie używałam X, Y, B. Mam nadzieję, że mnie rozumiecie. Inaczej było, ale mam nadzieję, że mniej więcej mnie rozumiecie. To po prostu już mi to totalnie namieszało w głowie i musiałam przeanalizować wszystkie te wzory. Ale już je rozumiem, jeszcze jutro się pouczę trochę w trakcie lekcji. Na szczęście matmy mam w połowie. I jeżeli będę przygotowana, jeżeli będę uważać, że jestem przygotowana, to to zdam, a jeżeli nie, no to sobie podaruję. No i co, ja teraz będę kończyć montowanie tego vlogmasa, także mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, oczywiście zostawcie łapkę w górę. No i co, a my się widzimy już w jutrzejszym vlogmasie, także pamiętajcie, żeby subskrybować. No i co, do następnego i cześć!